witajcie w naszym kolejnym vlogu. Tym razem jedziemy do Wisły na kemping Jonidło. Będzie też tam paru naszych znajomych. Dojedziemy, to może coś się uda nagrać, choć nie wiem jak to będzie, bo jest godzina 18 i robi się już ciemno. A po ciemku nagrywanie GoPro to słabo wychodzi. Ale na pewno coś tam jeszcze dogramy. Właśnie dojechaliśmy na kemping. Stoimy sobie tutaj w grupce. Tutaj jest dalej kemping. Nie wiem czy będzie coś widać, bo już jest ciemno bardzo. A tam widać kemping. Jutro się po nim przejdziemy może. Będzie chwila. A my się rozpakowujemy i pomału zaczynamy funkcjonować. Stoimy sobie koło latarni, skrzynka obok. Drzewo przywieźliśmy na ognisko. Idziemy teraz na ognisko. Przyjechaliśmy sobie na wycieczkę, której niedaleko Wisły jest zamek i pałac prezydencki. Dom prezydencki, tak to się chyba nazywa. Letnia rezydencja chyba. Letnia rezydencja. Tylko nie wiem co jest co. To jest zamek, a tam chyba jest ta właśnie na górze widać tą rezydencję. Można sobie tutaj samochód zostawić. Tu jest jeden parking, tam drugi i później jeszcze tą drogą można zjechać sobie na dół i tam podjedziemy zaraz do takiej zapory, tamy. Zobaczymy. A na tą zaporę pokażemy jak wygląda z góry, bo my jesteśmy na górze, na dole jest zapora. No. Zaraz podejdziemy, to zobaczycie jeszcze jak wygląda widok. Tam w dole widać właśnie tą zaporę. Tam później podjedziemy do tej zapory. Jeszcze z dołu zobaczymy. Dobra, jedziemy teraz nad zaporę. Tam zaczyna się swój bieg tak naprawdę Wisła. Tak. Bo tutaj do tej zapory zlewają się jakby dwie Wisły. Biała Wisełka i ma i czarna Wisełka. No i za zaporą jest już Wisła. I za zaporą się zaczyna właśnie Wisła. Byliśmy sobie tutaj, jest restauracja, można kawkę, jakieś ciasto zjeść. Tu jest zamek, nie wiem czy to można zwiedzać, tam tą rezydencję prezydencką to się chyba zwiedza, to chyba sobie wcześniej trzeba zarezerwować, bo tam jest jakieś sprawdzanie tożsamości, dowodów, takie rzeczy. Przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz. I można sobie też wejść, to zwiedzać w jakieś tam dni, jest otwarte. Nie będę wam mówił co i jak, bo sam nie wiem na jakiej to jest zasadzie. A my teraz lecimy pod tamę. My jesteśmy już na zaporze. Tak, pokażemy wam z tamtej strony. Po prawej stronie wypływa czarna Wisełka. Gdzieś tutaj jest właśnie w tym tak. miejscu. Po lewej stronie wpływa tam. Biała Wisełka. Przed chwileczką byliśmy tam na górze, na zamku. Tam ten widok, który był, to tak. Było na to. My jesteśmy na zaporze, a z drugiej strony, jak przejdziemy, to tutaj zaraz zobaczymy, tutaj nam wypływa właściwa Wisła. No i tutaj ma swój bieg, zaczyna Wisła tak naprawdę. Od tego miejsca zaczyna się Wisła. No i jesteśmy na drugim końcu zapory. Tam Wisła w dole płynie, to jest taki kanał przelewowy, bo tutaj tędy wody nie spuszczają, bo widzę, że tu chyba to działa tylko ten kanał, jeżeli ta woda się tu przeleje. Są takie porobione zbiorniki, chyba na zasadzie takiego, że jakby tutaj się więcej wody zebrało i się przelewała już ta woda, to przeleci tędy tym kanałem. Zapora odwiedzona, wracamy już na kemping. Samochód już na nas czeka. I wracamy. Będzie chwila, to się przejdę jeszcze po kempingu. Albo dzisiaj, albo jutro. Zobaczymy jak to tam wyjdzie. Tym razem wyjazd do Wisły na kemping Jonidło. Troszkę kręcę ten filmik tak nietypowo, bo jesteśmy tutaj od piątku, a dzisiaj jest poniedziałek, więc kręcę filmik w ostatni nasz dzień, tutaj w ostatni dzień pobytu. Troszkę będzie głośno, bo tu samochody jeżdżą. Pokażę wam drogę, jak wygląda tutaj na kemping. Tutaj ta droga,
którą wam pokazuję, to jest od, przejeżdża się od strony Wisły, a tutaj się jedzie od strony Szczyrku. A i tutaj mamy wjazd na kemping Dworek nad Wisłą, Jonidło. Tak naprawdę tutaj dworek jest po lewej stronie, jak się wjeżdża, a kemping jest na prawo. Tam widzicie, tam stoi nasza przyczepa. Dzisiaj jest poniedziałek, więc już jest troszkę pusto na kempingu. Ale wczoraj tutaj powiem wam, że było praktycznie pełno. Pogoda dopisała w ten weekend, więc ludzi też było dużo. Przejdę się teraz po kempingu, zobaczycie sobie, jak sam kemping wygląda. Pewnie dam tam jakieś wstawki też, bo byliśmy wczoraj, pojechaliśmy tam na zaporę, tam gdzie zaczyna się Wisła, więc jakieś tam filmiki z tych naszych wycieczek też będzie. Dzisiaj planujemy jechać na skocznię. Może polatamy dronem, bo jest fajna pogoda, nie wieje dzisiaj. Ale to mówię, no. Zaczynamy tak od końca trochę. Część rzeczy mam już gdzieś tam nagranych, wczoraj nagrywałem, ale ogólnie jakoś ten weekend był taki, że nie miałem weny na nagrywanie, więc wszystko co patrzycie, to jest tak naprawdę będzie już nagrywane ostatniego naszego dnia tutaj. Dobra, teraz wejdziemy sobie na kemping. Kemping nie jest tutaj za duży, więc za dużo nie będzie co pokazywać. Wjeżdżamy, kierujemy się tutaj na lewo. Ewentualnie można sobie tutaj od razu na prawo skręcić, tylko tu jest taki dosyć ciasny ten zakręt. Tutaj mamy recepcję. Gdyby w recepcji nikogo nie było, to załatwiamy sprawy tam na recepcji, tej drugiej restauracji. A tu macie cennik dla zainteresowanych. Tak wygląda cennik. No i idziemy sobie tędy. Tutaj wjeżdżamy na teren. Tu po lewo za tą recepcją tutaj macie zrzut nieczystości, toalet i szarej wody. A na wprost jest wjazd na kemping. Tu po lewo można sobie wody nalać, zanim się wjedzie. A tam wyżej macie miejsce do zmywania naczyń. A z prawej strony tego budynku jest wejście do toalet. Ale na razie przejdziemy się po kempingu, później pokażę wam, jak wyglądają toalety. Kemping tak się prezentuje. A my sobie tutaj stoimy. Byliśmy tu w weekend ze znajomymi. Została nas dwójka. I tak się prezentuje kemping. No mówię, nie ma za dużo co pokazywać. Tam na końcu widzicie, jest jeszcze wiata. Można sobie ognisko rozpalić. Zaraz podejdziemy, to wam pokażę. Skrzynki elektryczne normalne na zwykłe gniazdka. Tam gdzie są supy z oświetleniem, to jest, można się podłączyć. Tutaj mamy wiatę i możemy sobie tutaj, wieczorami przychodziliśmy i robiliśmy ogniska. Ruszt jest, można sobie kiełbaskę upiec. Trzeba z własnym drewnem przejechać, jak chcesz. Ławki, stoliki. Można tu wieczory spędzać, jak jest już chłodno. Jeszcze taka ciekawostka. Jakby ktoś szukał jakiegoś oryginalnego malowania dla swojej przyczepy, to tutaj stoi taka w dość nietypowym. Tak wygląda. Całkiem fajnie się to prezentuje. Jesteśmy teraz w toaletach. Tutaj mamy prysznice. Tak wyglądają prysznice. Jeden. Drugi. Trzeci. Cztery sztuki są prysznice. A tutaj mamy toalety. Tak wyglądają toalety. Trochę ciemno jest, nie wiem, czy dobrze widać. Ale spoko. Czyściutko. No i tak się prezentują toalety na Jonidle.
Jeszcze sobie tak patrzyłem tutaj. Stoi tutaj jakaś przyczepka. Nie wiem czyja. Ubrana w pokrowiec. My swoją pewnie też niedługo będziemy przykrywać pokrowcem. Pokrowiec Polkowera. Chyba przez myszy wygryzione. Dziury. Jakby ktoś kiedyś myślał o przykryciu przyczepki i pokrowcem, to tak się prezentuje pokrowiec Polkowera. Całkiem spoko. Myślę, że mój jest trochę słabiej wykonany. Mam z innej firmy. Można warstwy sobie zobaczyć. Jest taki dosyć nawet grubawy. Jak będę swoją ubierał, to wam pokażę, jak wygląda mój. Gdzieś tam na Allegro kupowany. No i przyjechaliśmy pod Kocznię. Nie jest daleko, może ze 2 km od kempingu. Tak się prezentuje Skocznia Adama Małysza latem. Kupiliśmy bilety na wyciąg. Koszt dla 4 osób, 2 ulgowe, 2 normalne, 36 zł, wjedziemy na górę. Można tam wejść jeszcze do tego budynku na samej górze. No i wjeżdżamy już na górę, czy całkiem. Tam niżej było, nie wiem czy będzie widać, możliwość zrobienia sobie zdjęcia. Jest tam budka. Zdjęcia później gdzieś tam na górze można sobie wykupić, ale nie trzeba, a my wjeżdżamy już na górę, a tu widać skocznię. Budynek dla komentatorów chyba. Tam na dole krzesełka. A my wjeżdżamy jeszcze wyżej. Loża VIP-owska. No, tutaj też jakieś są krzesełka. Loża VIP-ów. Widzę, że porobili takie kiedyś, tu byłem, to nie było. Teraz widzę, że jakieś odciągi porobili. Pewnie do osłonięcia przed wiatrem. Tutaj całej skoczni są porobione tutaj. Nie, słupy. One coś podtrzymują. Nie, tutaj chyba tkaninę jakieś rozciągają i osłaniają przed wiatrem, że jak wiatr wieje, żeby można było skakać. Dobra, dojedziemy na górę, to jeszcze coś nakręcimy. Dojeżdżamy już do końca. Tak już widać, taki widok w dół. W dół. Skocznie. A my teraz będziemy wysiadać zaraz. Dobra, opuszczaj, tato. Jeszcze nie. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie, nad siatką. Dobra, już. Podnosimy. I w lewo do wyjścia. Stajemy na nogi. Jesteśmy na górze. No i jesteśmy już na samej górze. Taki widok na skocznię. I mamy zjazd. No i po zwiedzaniu byliśmy tam na górze, na skoczni. Teraz zjeżdżamy na dół, idziemy tam jeszcze na trybuny zobaczyć, jak to wygląda z dołu. I będziemy się zbierać do Wisły. No i jesteśmy teraz w centrum Wisły. Deptak w Wiśle. W tą stronę. Tak to wygląda tutaj. Tu jest tak, bo już parę razy tu byliśmy w Wiśle, że tutaj jest koło 18, już się robi pusto na tym deptaku. Doszliśmy do muszli koncertowej w Wiśle. Tak się prezentuje. Jeszcze wejdziemy na scenę. Zobaczymy, jak to jest stać na scenie i widok ze sceny.
Proszę pani tam na końcu, słychać mnie? Dobrze? Wracamy na kemping. Pakujemy się i uciekamy do Krakowa. Przyszedł czas wyjazdu. My już tutaj pozbierani, podpięci pod auto. Słońce już zachodzi. Czas wracać. Wracamy już do Krakowa. Do zobaczenia w następnym vlogu. Za tydzień jedziemy do Warszawy na targi. Więc pewnie jakaś tam mała relacja będzie też z targów. Ale to wszystko już w następnym vlogu. Na razie tyle. Trzymajcie się.